Cześć, Jurek Leci, ekipa WK z tej strony. Witamy w podsumowaniu roku 2019 na kanale WK Sklep. I sobie przelecimy od stycznia do grudnia, co się wydarzyło u nas w ekipie, na YouTubie, w sklepie. Zacznij sobie, Pączek, bo ładnie to przygotowałeś ty. Dziękuję, ładnie piszę. A potem może bardzo powiemy, wyraźnie. Co w 2020? Ja czekaj. Kurczę, nie wygląda to dobrze. Saker wygląda na zmartwionego. Chyba nie chce się z nami dzielić. Nie chce nas zamartwiać. Widzę. Obroty wzrosną o 80%. Wielka firma. Niekoniecznie wielka i niekoniecznie firma, ale chyba w Polsce, ale niekoniecznie w Polsce. W jakimś kraju. Chyba w jakimś kraju. Możliwe, że w jakimś kraju osiągnie wielki sukces. Wystarczy przepowiedni na dziś. Przepowiednie na ten rok. Mam nadzieję, że w kolejnym też dasz nam, będzie się lepiej, łatwiej żyło. No. Ale na kolejną musimy czekać rok. Zostańcie z nami. Nie warto, żebyś kontynuował, bo kontuzję można dostać, tak, nie? Tak, nie, bo to no. No. A to też nie chcemy wiedzieć za dużo, bo jakby się żyło, to jakbyś żył na Kodak, nie? A dobra, a może taką jeszcze ten, co się wydarzy tak globalnie? Masz coś jeszcze tak dla widzów może, czego mogą się obawiać w 2020? Ale teraz już serio uważaj na siebie, jak no, masz przeciążenie, jak to nie kontynuuj. To nie kontynuuj. To nie będę kontynuował. Nie będziesz, dobra. No dobrze. Dobra. Czekajcie. Ale może w kolejnym, czekaj, jeżeli chcecie przepowiednie. Saker, że nie do końca chyba jest tak, że się przeciążyłeś, ale może nie chcesz nam tego mówić. Podsumujemy sobie rok, ale bardziej pod kątem WK Sklepu, bo jesteśmy na kanale WK Sklep, ale WK Sklep to też my, więc będzie na przykład od takiego akcentu ekipy na początku. W tamtym roku ekipa WK osiągnęła 100 tysięcy subskrypcji. Jesteśmy mega za to wdzięczni wszystkim, a teraz już mamy grubo ponad 200. 300 prawie. 300 prawie, czyli ten rok, 8 chyba. Ten rok w ogóle był niespodziewanie dobry dla nas, jak się zastanawiamy. Tak wspólnie mówimy, ile się stało, to naprawdę fajnie, że robimy to podsumowanie, bo zrobiliśmy więcej niż w jakikolwiek inny rok. Ja mogę powiedzieć odnośnie kanału WK, ekipa WK, że zamysł na początku był inny, to miał być taki kanał podcastowy, teraz się tworzy dużo podcastów i my dwa czy trzy lata temu, to już było chyba 3 lata temu właśnie, ruszyliśmy ten kanał z nadzieją właśnie, że to będzie coś jak taki podcast jak Joe Rogan Show, ale dostosowaliśmy content do algorytmu i zaczęliśmy robić bardziej takie rzeczy spontaniczne, dynamiczniejsze. I tak już zostało i nam się podoba ten format i mamy nadzieję, że wam też to no się jest podoba. Mega. My się jaramy każdą gierką, którą zrobimy razem. W styczniu pojawił się też przełomowy e-book Sakera. Ile pobrań było, Saker, do teraz? Tylko mojego? Tylko twojego. No kurde, powiedz, nie mam takich statystyk. Kurde, bardzo no dobra, dużo. To zostawimy jeszcze. Będzie twój później, nie? No, bo jak no, będzie o jeszcze owce e-booku, to powiem ile łącznie. I w styczniu też miała miejsce nasza pierwsza wyprzedaż magazynowa i od tamtej pory postanowiliśmy regularnie robić wyprzedaże magazynowe. W tym roku w styczniu mamy nadzieję, że też nam się uda taką zrobić. Jest to świetna okazja do spotkania się z ludźmi przede wszystkim. Przygotowujemy zawsze się na to całą ekipą. Wyprzedaż oczywiście pozwala nam rozluźnić troszkę magazyn. Nie zalega nam dużo rzeczy, które przez cały rok nazbieraliśmy, czy przez sezon, ale przede wszystkim jest fajna atmosfera. Także zapraszamy na każdą kolejną. Luty, no, najważniejsza rzecz. Jakbyście mieli mówić. Dawaj, Robur, przeczytaj najważniejszą rzecz. Otwieramy WKG! Wow. I tu jesteśmy właśnie teraz. Tutaj już lecą przebitki, jak no. Tutaj podłogę skrobaliśmy i ten azbest się unosił. Ale się cieszę, że tyle sami zrobiliśmy tu. No, inaczej sami, się myśli o tym miejscu. Sami, nie, że wszedł inwestor, a dobra, i tylko przypierdolił plakietkę WKG-em. I wyobrażasz sobie, że tutaj ćwiczysz z tą myślą, że przyszedł inwestor i odpierdolił ci pomieszczenie? Albo jakaś firma ci zrobiła siłkę. To nie jest to samo. Tutaj chciałbym serce zostawiliśmy. Wielki kredyt dla Błażeja, wszystko za nami. O no, tak. Gąbeczki ładnie za wami. Duża ekipa strasznie pomagała, dużo zrobił. Każdy trochę pomagał, ale Błażej mam wrażenie, zrobił że najwięcej zrobił. No. Dużo. No kurde, no. Godny, myślę, że godnie zastąpiliśmy czempiona, no. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby na tym etapie lepiej Zobaczcie, nam się trenowało. Właśnie czempionowe trochę.
Tak. Pomarańczowe maszynki. Relikt nam się udało z czempiona. Tak, pozyskać. Za 700 zł odkupiliśmy ławkę, na której jeszcze Saker wyciskał, tam ma filmik chyba sprzed 10 lat. Złą techniką. Niewiarygodną techniką. Damy na ekran. Damy na ekran. A ile rekordów zaraz leci na tej ławie? Która stówkę pocisnął ostatnio. Typ od marketingu, nie? I tak na dalej. Dwa. Na dwa. Także nie, no. Pamiętam, że jeszcze chcieliśmy drążek odkupić, ale ktoś był przed nami. Ten mityczny drążek. Jeszcze ja myślę, że ktoś może się do nas. No? Ktoś się może do nas zgłosić kiedyś, no, że ma ten drążek. Jeszcze jest to będzie najdroższy drążek w historii. Fale go wyrzucą, wiesz, no, zniknął na morzu. Może. A jeszcze. Jakby ktoś znalazł ten drążek, dajcie znać, gdzie on jest. A jeszcze tak zdradzę widzom z takich projektów związanych z czempionem, które nie wyszły nigdy na światło dzienne. Nagrywaliśmy, już mieliśmy to prawie zrobione, tylko nie nagraliśmy klipu i to nie poszło. Nagraliśmy piosenkę upamiętniającą czempiona. To był taki hołd w stronę czempiona. Mamy audio? I mamy chyba jeszcze, powinno być audio, chociaż to jest na Macu Błażeja, nie? O kur. I teraz pytanie, czy to zostało na Macu Błażeja, ale nagrywaliśmy, przygotowaliśmy tekst. Mieliśmy tylko nagrać klip i po prostu to było, pamiętam, w okolicach grudnia. I tak nas przytłoczyła tam ilość po prostu rzeczy związanych z zamówieniami, że nie pocisnęliśmy tego chyba. Ale jeżeli coś zostało, to będzie to tutaj. No i co, przechodzimy sprawnie do marca. Nie, do lutego jeszcze. A do lutego. Bo jeszcze. Wzięliśmy udział w lutym, to się zaczęło, potem kilka miesięcy trwało. Zaangażowaliśmy się w kilka edycji turniejów charytatywnych. I była głośna akcja dla Teosia, którą staraliśmy się promować jak najbardziej. Tutaj wiele osób nam pomogło, wiele znanych osób udostępniały tą zbiórkę. Tak, takie osoby jak Anna Lewandowska, bardzo mnóstwo youtuberów, Boxdel, przecież Meduza nam bardzo pomogli. I w sumie dzięki tym działaniom myślę, że nawet kilkaset tysięcy złotych udało się nam zebrać. Mm. I teraz po kilku miesiącach widzieliśmy, że na stronie zbiórki Robert Lewandowski wreszcie usłyszał nasze krzyki, bo ja tam go nawet krzyczałem do niego na Instastory: Robert Lewandowski! I usłyszał to, albo Anna usłyszała, i jest jego koszulka właśnie do kupienia. No i wiemy, że podpisana. Już naprawdę niewiele brakuje. Niewiele brakuje, i no. Będzie, ta operacja będzie kasa. Pewnie Wośp dobije. No. Do tego, wiesz, no, do tej końcowej kwoty. Oni mają moc. Będzie sukces. No i myślę, że to jest. No, możemy być bardzo zadowoleni, nie? Jak to poszło. Tak. No i trzeba też wspomnieć Meduzę, że u niego zrobiliśmy live'a, gdzie no, zaczepialiśmy, nie wiem czy pamiętacie, wszystkie możliwe osoby, które nam wpadły do głowy, popularne. Spamowaliśmy wszyscy razem z widzami i pisaliśmy u nich pod najświeższymi postami na Instagramie. Tak, i kręcimy dla Teosia. Na tym live'ie. Każdy z nas takie naleśniory pod pachami, kurwa, siedzieliśmy w piątkę na kanapie jednej, u niego na chacie. Na live'ie z samych wpłat zebraliście, bo to widzowie wpłacali 20 tysięcy złotych, nie? Z samego jednego live'a, plus to się rozprzestrzeniło, no mega sprawa. Ja nie sądziłem, że my mamy aż taką moc tak naprawdę, nie? Ale oczywiście nie my, tylko wszyscy, którzy nam pomogli, ale że... Sportowa Polska pomogła. Że możemy zacząć tak wielką zbiórkę, nie? To przecież milion złotych to... Tak. No nie wyobrażaj sobie, że można tyle zebrać, nie? A potem jeszcze na Fame MMA weszliśmy do oktagonu. Pierwszy raz i Fame MMA samo, tutaj mamy szyld na górze, przelało 20 tysięcy też dla Teosia, a w momencie streama, więc duży kredyt dla nich. W momencie streama, kiedy Fame MMA trwało, po tym jak wyszliśmy 60 tysięcy ludzi. W czasie gali, nie? W czasie gali. Samej. No czyli 80 tysięcy, dziękujemy Fame MMA za możliwość wypromowania tego też. Reaktywacja kanału, oczywiście nie tylko mojego, bo dużo osób wrzucało tam przepisy, dziękuję bardzo za pomoc w tym, bo różnie bywało właśnie z tym kanałem. No i rozwój kanału Kuchnia WK, aktualnie 122 tysiące subów, myślałem, że 120. Nie, leci. No, leci, leci. Dziękuję bardzo, że jesteście. Tutaj jesteście. Robur najbardziej lubi, jak oglądacie filmy z jedzeniem. I tam jak mieszam coś. Filmy, raz jakiś przepis tutaj fajny, nie? Raz więcej rozrywki, no, żeby też tam napędzić ten kanał.
No, ja lubię przegrywać na tej kuchni, jest jakoś tak miło. Mimo, że się przegrywa, to jest tak fajnie, no fajnie się nagrywa kuchnię. No. Szybko i fajne materiały wychodzą. Marzec, 100K na Instagramie, Buka Sklep. Jesteśmy tutaj na tym kanale. W marcu wybiło 100 tysięcy. Przepraszam. A teraz? Nie jesteśmy na Instagramie, tylko na YouTubie. Na YouTubie nie mamy 100 tysięcy. Uwaga, 5 tysięcy brakuje. To ja mam prośbę, żeby jednak ktoś jak ogląda, to żebyście zasubskrybowali, to będziemy mogli w podsumowaniu roku powiedzieć, że w styczniu osiągnęliśmy 100 tysięcy. Miałeś coś powiedzieć. No. A miałem powiedzieć, że Saker się ściga z WK Sklepem na subskrypcję, no i za wszelką cenę nie można dać mu tej satysfakcji, żeby przed takim fajnym kanałem jak WK Sklep on wbił te 100 tysięcy, także 100 tysięcy na YouTubie WK Sklepu nie ma, ale w marcu 100 tysięcy na Instagramie WK Sklepu było. Myślę, że to mega sukces, bo to jednak jest Instagram, nasz firmowy. A, Instagram. Instagram firmowy. Tak. No i myślę, że niewiele marek może się pochwalić takim wynikiem. Bardzo fajnie, no. Dziękujemy. Kwiecień, tak. Jest e-book mój. I może powiemy, jak to było, bo pomysł na to, żeby zrobić darmowe e-booki, wyszedł od typa od marketingu. Kiedyś tam myśleliśmy o tym, ale jakoś nie byliśmy przekonani, ale byliśmy silnie zmotywowani, żeby gdzieś podsumować tą merytorykę YouTube'ową. Więc Saker zaczął pisać w grudniu. Ja jakoś na samym początku miał tylko Saker to zrobić. Część o treningu siłowym. No i on już zaczął pisać, a ja dołączyłem jakoś 2 tygodnie później, więc skończyłem też jakoś powiedzmy miesiąc później. Natomiast logistyka związana z wypuszczeniem książki spowodowała, że no Sakera książka była skończona w grudniu, a wyszła w styczniu, a moja była skończona powiedzmy pod koniec stycznia, a wyszła w kwietniu. Bo po prostu tak się przeciągnęło stworzenie grafiki i tak dalej. I co najważniejsze, może teraz ty powiesz, ile pobrań było naszego darmowego e-booka? Nasz darmowy e-book, ergo mój i owcy łącznie, pobrało jakiś czas temu już 500 000 osób. Czyli podejrzewam, że na tę chwilę może być to już 600 tysięcy osób. I to jest zajebiste, bo nasz kanał oryginalny, Warszawski Koks, powstał na przekazywaniu wiedzy za darmo na YouTubie. Początki były takie, że dosłownie tym się zajmowaliśmy. Trochę treningów, ale głównie uczyliśmy, jak jeść i trenować za darmo. No i wymyśliliśmy, że możemy to też zrobić w formie e-booka, bo no, wchodzimy na nową platformę z tą samą ideą, która postawiła nas na mapie, przypięła nas na mapie. Też jest dobre takie zmieszczenie w jednym miejscu tego wszystkiego, bo jednak obejrzeć wszystkie filmy z 2 lat jest ciężko, a tu jest książka i poukładane wszystko. No, bardzo przystępnie. Także macie tak naprawdę ta książka powinna was ustawić w kontekście treningu siłowego i odżywiania na całe życie, serio. Ta książka was ustawi. Pobierajcie link na dole. Jest darmowa, ale też, kurczę, jak już mówimy o książce, to bym przeskoczył szybko, że premiera może tej fizycznej części miała miejsce w grudniu dopiero. I jak ktoś chce, no to może kupić, jak ktoś nie ma pieniędzy, to może pobrać za darmo, cały czas jest u nas ta wersja na sklepie. Dokładnie, i wydrukować na przykład. Coś źle to powiedziałem, jak ktoś nie, że nie ma pieniędzy, tylko jak ktoś nie chce po prostu kupić. Maj, to już prawie połowa roku. Co było w maju? Miesiąc przed połową roku. A koszulka? Koszulka Moro stała się mega bestsellerem na naszym sklepie. No i już. Ogólnie mieliśmy bardzo dużo nowych produktów w tym roku. Dużo więcej niż kiedykolwiek. I mieliśmy najwięcej w historii takich trafionych produktów, że naprawdę okazały się hitem. I mega sprawa, że zaczęliśmy, no w sumie sami się uczymy też prowadząc firmę, co może się bardziej spodobać. I w tym roku udawało nam się trafiać. W zeszłym roku za bardzo może chcieliśmy być innowacyjni i tak jakby starać się przekonać. No po prostu te kolory były takie no, niestandardowe, natomiast myślę, że teraz znamy lepiej naszych widzów, naszych klientów.
i po prostu robimy rzeczy lepsze pod nich. No i też zresztą zaraz kolejne miesiące, w których tam mamy to podsumowanie. Na pewno tych produktów pokazują dużo i na pewno nie będziemy tutaj omawiać ich wszystkich, tylko kilka, ale no, jeżeli oglądacie nas na przestrzeni ostatniego roku, to na pewno zobaczyliście, że no, w zasadzie co chwilę wychodziliśmy z czymś, nie? Czerwiec. Start z kanałem WK Sklep, gdzie jesteśmy teraz i ma prawie 100 tysięcy subskrypcji. No i to jest fajna rzecz, bo wreszcie mogliśmy sobie porozmawiać na tematy bardziej firmowe albo o firmie. Mieliśmy od dłuższego czasu takie głosy w komentarzach, ludzie się pytali, na przykład jakie są obroty, coś tam na temat jak prowadzimy firmę, jak to na co dzień wygląda. No i tutaj jest miejsce na to. Myślę, że super sprawa. Tak, że możemy sobie tak pogadać bez spiny czasowej. Właśnie posiedzieć, pogadać, nie? No. Pojeździć do ludzi możemy z paczkami i nagrać to. No. W czerwcu też miała miejsce druga wyprzedaż magazynowa. Tu już było dużo więcej osób, bo było cieplutko. Było fajne spotkanie. Fajnie było. Na siłowni było też. Pierwszy raz widzowie mogli obejrzeć naszą siłownię i to też było super. Widziałem, że się podobało wszystkim, poćwiczyć. No. Także fajny czas spędziliśmy. No i w czerwcu za sprawą Sakera na sklep weszły gumy oporowe. No, tak, bestseller. Też sprzedające się w tysiącach, nie? I ciągle nas zaskakiwały ilości, jakie musimy zamawiać tych gum. Mhm. Bo na początku to było takie, że spróbujmy, zobaczymy, nie? Nie było coś takiego, że... Gumy u nas na siłowni wisiały już od dłuższego czasu. My używaliśmy głównie do czego używacie gum? Do rozgrzewki chyba. Tak my używaliśmy, nie? Mhm. No. Na dużo ćwiczy na nich też. No. Ale nie spodziewaliśmy się, że te gumy aż tak będą się sprzedawać na sklepie. Mhm. Chyba nie sądziliśmy, że będzie to jakiś bestseller na przestrzeni roku, nie? Ale to pokazuje tylko, jak fajnie świadomość jest wśród osób, które nas oglądają, jak świadomość wzrasta odnośnie treningu, nie? Że no nie jest tylko... Jest napierdalanie, ale jest też miejsce na tą rozgrzewkę, na reaktywację. No fajnie. Macie takie wrażenie, że jak zaczynaliśmy, to nie było czegoś takiego jak gumy oporowe na siłowni, a teraz każdy z tego korzysta? Tak. Na początku nikt z tego nie korzystał. No. Machałeś tylko ramionami, nie? No. Stożek rotatorów był nieznany. Był tylko stożek bicepsa i ważne, żeby był jak największy, nie? Największy ciężar. Dobra. Lipiec. Spuściliśmy się na gumy. Teraz lecimy. Na co się spuszczamy w lipcu? Oj, lipiec chyba był najintensywniejszym miesiącem. O, mimo, że niby wakacje, urlopy, ale... I WK Euroka. Był taki ogień. O, jaki proces. Ja pierdolę. Było zajebiście dużo ludzi. Zajebiście udało się zrobić WK Eurocup, twoją imprezę kalisteniczną. Pierwsze doświadczenie nasze w organizacji swoich zawodów. Ja myślę, że to musi zaprocentować na przyszłość. Fajnie było to przeżyć, ale było mega ciężko, bo no jednak jesteśmy jeszcze małym zespołem, małą firmą. U nas dział marketingu, dział projektowy, dział inne działy, to jest zaledwie kilka osób. Czasami jedna. Czasami jedna osoba i no zrobić event na 1000 osób, gdzie zapraszamy zawodników z całej Europy czy ze świata, no to było mega wyzwanie. No pamiętam, jak musiałeś latać im, ogarniać zawodnikom noclegi, hotele. Noclegi, przeloty. Siostra ci pomagała też z tym, tam ma doświadczenie z wymian. No. Nie no, był chaotika była straszna, ale bardzo dobrze to wyszło. Ale wyglądało to dobrze na streamie i każdy spropsował potem organizację. Więc... Stream był mega. Fajnie mi się tam siedziało i ten... To nie były półśrodkowe zawody Związku Polskiego, tylko zawodnik otrzymywał fajną, myślę, pulę. Ile tam było do wygrania? 1000 euro dla pierwszego miejsca, tak. No to... No, chcieliśmy zrobić nagrodę, żeby na arenie polskiej wyróżniała się, nie? Żeby właśnie docenić, bo to ja mniej, ale wy wiecie, jak na zawodach się nagradza, nie? I przygotowujesz się pół roku, rok. Białko i puchar. Do czegoś i wiesz, nie czujesz się taki usatysfakcjonowany z pierwszego miejsca, jeżeli dostajesz kreatynę.
To znaczy, myślę, że my i tak byśmy, jak zajmowało się te miejsca, to byliśmy usatysfakcjonowani, ale bo tak jakby nie było to dla nas tak ultra ważne, no ale umówmy się, że fajnie by było, ale pamiętaj, ale że mega zawodnik, by było dostać 1000 euro. Zawodnik też musi przyjechać, przenocować, dolecieć, nie? Mimo że my na przykład przeloty dla dobrych zawodników zagranicznych opłacaliśmy, to no, cała reszta przyjeżdża też na swój koszt. Z Polski na przykład, zawodnicy przyjeżdżają na swój koszt. No i fajnie było, żeby jak są dobrzy, dobrzy, czy dobrze się mówi? Mega powiedz. Mega, jak są mega, no to żeby ta impreza nie obciążała ich, nie? I ogólnie to ja bym chciał, żeby te nagrody były dużo większe, jeszcze większe, tylko też musieliśmy dopasować to do swoich możliwości, bo przecież z piknika dzików nie zarabialiśmy tak naprawdę, można powiedzieć, bo bilety, które sprzedawaliśmy, pokrywały częściowo tylko organizację tego całego eventu, a pieniędzy bardzo dużo dołożyliśmy. To może o pikniku. Więc nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby dać 10 tysięcy złotych w nagrodach, chociaż bardzo byśmy chcieli. No, to zrobić. Możemy teraz powiedzieć, że mamy film na tym kanale. Zrobiliśmy cały kosztorys. Z jakimi kosztami wiąże się organizacja takiej imprezy? To będzie fajne. Teraz podsumowanie, właśnie, że w skrócie byliśmy do tyłu na papierze, nie? No. Ale to sobie zobaczycie, tutaj gdzieś wychodzi karta i przechodzimy dalej. Ale za każde doświadczenie trzeba zapłacić, za tak naukę, więc no. Sierpień. Może pamiętacie coś w sierpniu, jak ja przygotowywałem, co? Pamiętasz? Ja pamiętam. Bo jak ja przygotowywałem sobie te kilka punktów, no to tak subiektywnie wypisywałem, co ja pamiętam, nie? Czy co się przewinęło na Instagramie. Ale z sierpnia jakoś ciężko mi było coś wyciągnąć. Chyba byłem zajebany po lipcu, byłem i wiesz, skakanki tak? Przyjechały dopiero w sierpniu. Zaczęliśmy skakać już dobre pół roku wcześniej. I skakanki też zaczęły być bestsellerem na sklepie. Szybko trzeba było je domawiać. Mhm. Więc sierpień to bym powiedział, że to był czas skakanek. Mhm. Oraz sierpień, reaktywacja kanału Soccer WK, która zapoczątkowała reaktywację kolejnych kanałów w kolejnych miesiącach. Domino poszło i mamy 4 nowe kanały do oglądania. Tak. Dokładnie tak, zmieniliśmy trochę, nie? Strategię, można powiedzieć. A taki powrót przyjemny do korzeni, myślę. Znaczy, no to przywróciło takie oryginalne WK trochę, że, za którym ludzie tęsknili. W zasadzie na tych prywatnych kanałach możemy nagrać rzeczy w podobnym stylu, co na samym początku kanału, bez spiny, a warszawski Koks, żeby leciał do miliona subów, jednak musi zainteresować większe grono, większą widownię niż tylko fitness. Tak, czyli on, warszawski Koks, to jest taki, on kopie nam w tym mainstreamie to miejsce, a z mainstreamu spływa po prostu ten, kto chce zobaczyć na te nasze mniejsze kanały. A ekipa WK to taki ten, prąd w hybrydzie. Że jeszcze dorzuca. Turbo. Turbo. Turbo i dzięki temu coraz więcej osób mamy w fitnessie, czy tam, może zacznijmy mówić, w sportowej Polsce. No, tak. Mamy coraz więcej ludzi w sportowej Polsce i o to chodzi. Budujemy silny, mocny kraj za 20 lat, być może jakaś partia sportowa Polska. Być może jakiś prezydent sportowiec. Wystawimy może kogoś. W końcu Robur w czółko zgadnie. Jeżeli ktoś ogląda ten film, a za 15 lat Owsa będzie prezydentem. Saker, możesz to sprawdzić, co za 20 lat będzie? To mnie głowę mi rozwali. Sięga to tak daleko? To Saker niech tam się naradza ze swoimi myślami. A nie wiem, czy pod koniec sierpnia... Hashtag Owca na prezydenta, ale nie września, możesz, za młody jesteś. To nie wiem, czy nie zacząłem biegać wtedy. O, to wielkie wydarzenie. Bo pamiętam, że później... Że ja tego nie mam. Włochy we wrześniu, tak? Chyba Włochy, jak nie szybko wiem. Ten czas leci, no to już tam później 5 km robiłem, ale zaczynałem od 1,5. No i umierałem. Czyli wrzesień, no ale najważniejsza przełomowa chwila, że Robur zaczął biegać. No także Robur w sierpniu zaczął katować skakankę codziennie i go fajnie przygotowała do biegania. Tak było, pamiętam. Chodziłeś 3 miesiące, zwiększałem powoli objętość na skakance. Schudłem 10 kg, to taka była mini redukcja przy okazji. A, na wakacje? No, a później już mogłem biegać. No,
A teraz znowu 10 na plus i dalej biegasz. I dalej biegam. To we wrześniu Robur równie fajną rzeczą, jaką zrobiliśmy, była akcja WK X, Fundacja Judyta, tak to nazwaliśmy. Generalnie pomogliśmy schronisku, z czego też się bardzo cieszymy, bo mogliśmy zebrać ze sprzedaży skarpetek z kotkami, z pieskami około 10 tysięcy na schronisko, gdzie są szczeniaki. Z którego jest Milka. Z którego jest Milka. No i bardzo miło było to zrobić. I na Instagramie, na YouTubie, po komentarzach widać, że też Wam się podobało. No i wrzesień, to co owca ma na sobie, produkt bestsellerowy Bluza Moro. Tak. Wszedł na sklep. W Stanach cały czas w niej byłem. No, chyba wszyscy ciągle chodziliśmy. Taka no, cieńsza trochę i... No i można powiedzieć, że no to była nasza najpopularniejsza bluza w tym roku. Może teraz już troszkę inne przejmują inicjatywę, ale do tej pory ta była najpopularniejsza. Już niedługo ta będzie. No chyba tak. I te bluzy college. Gonią. O, college, kurde, dużo produktów naprawdę tak rozjebało. Październik to ja tu zapisałem z tego, co zapamiętałem, to, że otrzymaliśmy przycisk Kuchnia WK, ale o kuchni mówiliśmy już na początku. I kanały wasze, nie? No i właśnie nie miałem orientacji, wiesz, czy to był październik, listopad, wrzesień, ale generalnie też w tym okresie zaczęliśmy nagrywać na prywatne kanały. A w listopadzie powstał Limitless, czyli przetreningówka dla graczy i nie tylko. Bardziej taka fazowa, aniżeli taka wypierdalająca z kapci, czyli większe skupienie. Doping mózgu. Jak powiedzieć, że tak samo? Równie... Mega. Równie mega potrafię teraz na Limitlessie ćwiczyć co na bombie, a nawet na taki codzienny trening wolę Limitlessa. A bomba na trening, żeby był na fazie trening. Po bombie, bomba bardzo dużo daje takiego pobudzenia, ale jestem po bombie taki mocno wydrążony po. Natomiast Limitlessa tak mogę wziąć, zejdzie, znowu możesz wziąć i na przykład to jest fajne, jak ktoś się uczy albo właśnie gra, ma kilka sesji dziennie, powiedzmy, nie? A w grudniu największa sprzedaż w historii WK sklepu. 2 miliony. To nie sądziliśmy, że w tym roku uda nam się osiągnąć taką sprzedaż. To jest 2 razy więcej niż nasz rekord. Wcześniejszy rekord, nie? Mhm. Także grudzień, no... Jesteśmy mega wdzięczni za tyle zamówień. Naprawdę mega. Bo no, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, że już wejdziemy na taki etap. No serio, też zresztą listopad można też pociągnąć. Tak. Listopad też był pojebany. No i ja myślę, że możemy tylko podziękować i obiecać, że będziemy po prostu starać się wnieść jak najwięcej. I właśnie to też ta sportowa Polska to nie jest beka. Obiecujemy, że to nie jest beka, serio chcemy, żeby kraj był zajebisty, bo jest coraz fajniej i chcemy, żeby było coraz lepiej. I na 2020 ważny, przełomowy projekt społeczny chcemy zrobić, żeby właśnie się odwdzięczyć za to, że możemy się tak rozwijać i chcemy zainwestować też. I tyle, nie pierdolmy, tylko róbmy i potem sobie popierdolimy. Dokładnie. No. I ponapierdalamy. Tu już mówiliście fundamenty w grudniu w wersji papierowej. Tak jest. Jako fajny też prezent przy okazji na gwiazdkę się pojawiły. Tak. Pojawiła się berberynka. W takim czasie, gdzie wszyscy byli przy stole wigilijnym, nie? Także taki suplement, w sumie to dobrze, nie? Bo no, sobie wziąć przed dużym jedzeniem taką berberynkę. Berberynka. Zjali na święta. No. I koszulka JTC NW, czyli tak jakby no, zwieńczenie przygotowań do moich debiutów w Trójboju. Ona wyszła pod koniec grudnia i to był bardzo spontaniczny pomysł. W ogóle w tydzień, po zawodach, w tydzień nasza szwalnia zrobiła tą koszulkę, za co jesteśmy mega wdzięczni. I pierwszy drop sprzedał się, w ogóle tak, pamiętam, bo Agata pisała,
Po 5 minutach nie było, czy tam 10, coś takiego. To było bardzo szybko. Nie było elek i XL-ek, a cały drop sprzedał się w godzinę czasu. Niecałą. Niecałą na WKSklep.pl. To było takie, że ja patrzę na telefonie po premierze JTCNW, jak się sprzedaje koszulka. Już jej nie było. To chyba było po 2 godzinach. Tak. No. Ale robimy jak najszybciej. I cały czas odnawiamy i no, co będzie na sklepie. Bo to u nas na szwalni robimy, no i możemy sobie pozwolić, że no, ile zrobimy, po kilku dniach wrzucamy, ale no, postaramy się, żeby każdy, kto chce mieć taką koszulkę, żeby ją miał, tylko może to potrwać, tak. No, powiedzmy miesiąc. No ja myślę, że to JTCNW to jest coś, co zostanie z nami na dłużej, z tego względu, że jest to kolejna rzecz, która tak powstała po prostu organicznie, tak jakby no była no po prostu wywołana pewnymi wydarzeniami. Tak podsumowując, to jebać tych, co nie wierzyli, nie chodzi o to, żeby kierować się tylko nienawiścią, bo to nie może być głównym źródłem napędowym motywacji do działania, która zresztą nie istnieje, ale fajnie jest po prostu sobie przypomnieć, że te osoby, które na przykład robiły dużą przykrość w naszym życiu, po prostu, że jebać je. Serio, to jest dla mnie fajne, ale ja myślę, że jebać was. Nie kierować się nienawiścią, ale jebać was. Po prostu odsuńcie się ode mnie. Jebać was. Ja nie wiem, teraz mogę się skoncentrować na pozytywnych rzeczach, jak już nie widzę tych negatywnych przed sobą. To jest jebać tych, co nie wierzyli, dla mnie. Osoby, które nas oglądają, ja myślę, że każda osoba miała styczność w życiu z czymś takim, że a, to ci się nie uda, nie idź w tą stronę. Zostały wykorzystane, zostały nadużywane ich jakieś tam możliwości, ich chęci zostały nadużywane. W momencie, kiedy zrobicie to, w momencie, kiedy właśnie dojdziecie do tego celu, JTCNW. Tak jest. Daje to jakąś satysfakcję, no, jak dla mnie. Tak jest. I tym akcentem podsumujemy chyba film. Nie będziemy przedłużać. Tak jest, mega film. Mega podsumowanie. Jeżeli wam się podobał, napiszcie, że mega film, ale w sumie pani ze Szwecji szybko wychwyci, więc tak bez przesady. No nie, to już trzeba, wiecie. Zostawcie łapkę, jak chcecie, kolejną przepowiednię na 2020. Myślę, że taki limit to będzie jedna przepowiednia na odcinek, żeby Saker nie doznał kontuzji. No a po limit lesie nie zrobisz więcej przepowiedni? O, spróbujemy w następnym odcinku. To zobaczymy. Jak będzie dużo łapek, to damy Sakrowi limit lesa. To napiszcie może w komentarzu, co chcecie wiedzieć. Ja wam przypowiem wszystko, tylko muszę limit les wziąć. Dzisiaj byłem na czysto, nie? Na czczo. Dzisiaj przepowiednia na czczo była. Ja bym chciał się dowiedzieć, ile pompek zrobię. Tylko dawajcie coś ciekawego, nie merytorykę, bo merytorykę ma na kanale. Dawajcie coś takiego, wiecie. Ja dobite jakieś pomysły takie.